Witam studio 5S, serwis sprzętu foto. Dzisiaj zajmę się naprawą obiektywu Nikona 20-35. Obiektyw trafił z uszkodzonym przełącznikiem blokady Automanual Focus. Zaraz go zdemontuję i naprawię przełącznik blokady. Zdemontowałem już ten obiektyw. Doszedłem do problemu związanego z pierścieniem uszkodzonym tym od przełącznika Automanual Focus. Teraz go będę naprawiał i ponownie składał. Zaraz sprawdzimy, czy ten obiektyw będzie już poprawnie funkcjonował. Składałem już obiektyw. Tak jak widzieliśmy wcześniej, przełącznik się nie blokował. Teraz normalnie już działa. Fizycznie blokuje się. Nie można go przełączyć na automacie bez wciśnięcia guzika na manual. W momencie, kiedy jest wciśnięty na manualu, nie przesuniemy go na auto. Zapraszam na kolejne filmy, kolejne naprawy. Pozdrawiam, Studio 5S, serwis sprzętu fotograficznego.